Olej rękę, kilka razy nim pokręcę i teatrzyk już otwarty. O, przepraszam, wolne żarty. A gdzie scena? Gdzie aktorzy? O, teatrzyk się otworzył. Teatrzyk Puchatek ma zaszczyt przytoczyć rozmowę, która wczoraj została podsłuchana podczas przerwy. Podnosi się kurtyna, oto Irka i Krystyna, przyjaciółki na śmierć i życie. Co powiedzą, usłyszycie. Wiesz, Krysiu, przyjrzałam się Małgosi. Ona piegi ma na nosie. No tak, piegi swoją drogą, ale warkocz myśli ogon, a sukienka, a kołnierzyk, jak to dziwnie na niej leży. Tak, okropnie. Mniejsza o to. A ja gniewam się z Dorotą. No bo pomyśl. Ta Dorotka, taka niby miła, słodka, powiedziała, że słyszała, jak się Ewa przysięgała, że Halinka powtórzyła, co ja niby jej mówiłam na Tereskę i na Hanie, że ściągnęły jej zadanie. Brr. Nie patrzę na Dorotę, bo nie znoszę żadnych plotek. Wiesz, ja też, jeśli mówić szczerze, na plotkarki złość mnie bierze. Żegnaj, bardzo mi się śpieszy, jeszcze muszą kupić zeszyt. Gadaj zdrowa, każdy wie, że odmówisz teraz mnie. No i po co gani drugich, gdy ma język taki długi? CWKS w Chorzowie. Jaki był wynik grunwaldzkiej bitwy? 1-0 na korzyść Litwy. Kto to był Puszkin? Bramkarz Dynama. Chłopcze, tyś chory, biedna twa mama. U lekarza. Kim jest coraz gorzej. Na aut poszłaś, powiada mamu. Puszkin to bramkarz z klubu Dynamo. Mickiewicz trener, Rej to zawodnik. Na szklankę mówi, puchar przechodni. No droga pani, proszę nie płakać. Na prześwietlenie weźmie chłopaka. Zaraz napiszy, rentgen nam powie. Co też nasz pacjent ma w swojej głowie. O. Oto przyczyna owej choroby u pani syna. Oto recepta. Nasz miły chłopiec nie więcej czyta, mniej piłkę kopie.